Tester ciągłości to w mojej opinii jedna z najważniejszych funkcji multimetru. Możliwość szybkiej i sprawnej oceny połączeń czy identyfikacja zwarć jest kluczowa podczas wykonywania napraw czy budowania własnych konstrukcji. Dlatego jak mogliście do tej pory zobaczyć w moich testach multimetrów, oprócz standardowego sprawdzenia testerów poprzez zwieranie sond pomiarowych, wykorzystuję też takie swoje proste urządzenie oparte na generatorze PWM i jednym MOSFETcie, który umożliwia mi w miarę precyzyjną i pewną ocenę szybkości działania i czułości testera ciągłości. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i szukając innych rozwiązań, trafiłem na konstrukcję Iana Scotta Johnstona opartą na Arduino. Widzę, że jesteś dumny ze swojego projektu, ale może wyjaśnisz z czego? Z tego, że Arduino użyłeś w testerze piszczyka? Przerost formy nad treścią, ale przed kolegami będziesz szpanował jakiego to ty, specjalnie z małej litery, masz tester. Może byś lepiej wykorzystał Arduino? Nie zastanawiając się długo, zamówiłem płytki w PCBWay, zwłaszcza, że projekt i kod są dostępne całkowicie za darmo i po tygodniu miałem je już u siebie. Funkcjonalnie nie różni się on od mojego przyrządu, natomiast pozwala pokazać bezpośrednio czas, częstotliwość i okres impulsów, dzięki czemu nie muszę przeliczać tych wartości ze wskazań generatora PWM. Tak wyglądają płytki i jak zawsze w PCBWay są perfekcyjnej jakości. Jeżeli ktoś z Was chciałby niedrogo wykonać dowolne płytki PCB, zamiast męczyć się w domu żelazkiem, polecam zarejestrować się przez mój link w opisie filmu. Dzięki temu otrzymacie 5-dolarowy kupon na pierwsze zamówienie, czyli przy tej najtańszej opcji 10 płytek do 10 na 10 cm pokrywacie tylko koszty przesyłki. No i okej, mamy nasze ładne płyteczki. Mamy elementy, także będę się brał za lutowanie. Jeżeli chodzi o programowanie Arduino Pro Micro, to wykorzystałem do tego taki programator CH341A, a to dlatego, że po prostu go miałem tutaj pod ręką. Nie chciało mi się szukać niczego innego. On jest widoczny w komputerze jako port COM, który można normalnie sobie wybrać w Arduino Studio, podlutować tutaj do portów RX, TX, masy i zasilania i normalnie można zaprogramować płyteczkę. Także lecimy z lutowaniem. No i tak to wyszło, zobaczcie. Wyświetlacz przylutowałem na kabelkach, bo planowałem do tego dołożyć jakąś obudowę, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze to przemyślę. Zamiast mikroswitchy też chwilowo zalutowałem takie przyciski. Tutaj gniazdo pomiarowe, tutaj mamy zasilanie, no i podłączę 6,5 V, zobaczymy jak to wygląda. OK, minus i plus. No i proszę bardzo, DMM Continuity Tester. I z tego co widziałem, to tutaj jest szerokość impulsu, tutaj jest odstęp czasowy pomiędzy impulsami, tutaj jest okres całego przebiegu, a tutaj jest częstotliwość. Zobaczmy, czy przyciski działają. Zwiększa się okres, ale zwiększa się też odstęp. Ciekawe. Drugi przycisk to jest zmniejszanie okresu. Trzeci i czwarty to jest regulacja szerokości tego impulsu. Zmieniając okres, no tak, automatycznie zmienia się częstotliwość. No i dobra, regulacja działa, urządzenie ruszyło. Także podłączymy jakiś multimetr i zobaczymy jak to wygląda. Mam tutaj mój multimetr wzorcowy, czyli Sandvik PC7000, która zresztą posiada najszybszy tester ciągłości. Dla mnie jest on idealny. Podłączam drugi przewód. No i coś tam słychać. Zwiększmy sobie szerokość tego impulsu. W porządku. Teraz zwiększmy częstotliwość. No i to mi się nie podoba, że nie mam żadnej kontroli nad tymi wartościami. One zmieniają się jednocześnie, zobaczcie. I tutaj się już rozjechały.
Także to jest trochę dziwne dla mnie. No i czy to jest 9 Hz? Obawiam się, że nie. To też nie jest 15 Hz według mnie. No 82 Hz być może. W każdym razie, czego bym nie ustawił na tym testerze, to Sunva i tak będzie piszczeć. Tak to wygląda i powiem wam szczerze, że nie jestem zadowolony z działania tego urządzenia. Jeszcze jest opcja, że coś tutaj się rozjechało czasowo, bo to Arduino to nie jest oryginał, tylko jakiś chiński klon, ale zajrzę do tego później. Jeszcze na takich samych ustawieniach zobaczymy sobie drugi multimetr. Tutaj macie przedpremierowo to, co niedługo będzie na kanale. Bardzo fajny sprzęcik, chyba mogę go nawet polecić, ale nie będę wyprzedzał faktów. Na tych samych ustawieniach tak to wygląda. A teraz Sunva. No i różnica chyba jest słyszalna. Tutaj tester ciągłości jest zatrzaskowy, także tak to będzie wyglądać. Dla mnie to nie jest idealne rozwiązanie, ale wiem, że dużo osób tak preferuje. Co mogę na koniec powiedzieć? No jestem zadowolony z wykonania tej konstrukcji. Nie było tutaj żadnych problemów, wszystko ruszyło od kopa. Natomiast z samego działania tego urządzenia no nie jestem do końca zadowolony. I jednak przez jakiś czas jeszcze pozostanę przy swoim testerze. Jednak jak się coś wykona samemu od początku, to zdecydowanie lepiej spełnia to nasze wymagania, niż jeżeli wybierzemy jakąś gotową konstrukcję z internetu. Mam w planach stworzyć własne urządzenie, które będzie dużo bardziej zaawansowane. Między innymi będzie wyposażone w mikrofon oraz taki program automatyczny, który sam będzie sprawdzał parametry testera ciągłości, ale to dopiero w przyszłości. Urządzenie jest bardzo niszowe, ale jeżeli ktoś z was chciałby taką płyteczkę, napiszcie na maila, który jest w opisie kanału, no i wam coś wyślę. W tym odcinku to już wszystko, sprawdziliśmy sobie, jak wygląda ten tester. Do następnych filmów, które będą już niedługo. Pozdrawiam was, trzymajcie się.